Przyroda gminy Przygodzice stanowi od lat jej naturalne bogactwo i znak rozpoznawczy. Rozległe lasy, łąki, pola i stawy tworzą niezwykle cenny obszar, będący integralną częścią Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. To tutaj swoje źródła ma rzeka Barycz, która jest najważniejszym ogniwem całej szaty roślinnej oraz wszystkich gatunków zwierząt żyjących na tym obszarze. Kolorowe kobierce kwiatów, setki barwnych owadów, różnorodność gatunkowa, duża ilość stawów rybnych, wyjątkowe wschody i zachody słońca oraz spektakularne rykowiska powodują, że miejsce to zapamiętuje się na zawsze. Ogromna dbałość o harmonijną koegzystencję człowieka z naturą sprawiła, że udało się tu zachować unikatowe, a przy tym niezwykłe gatunki fauny i flory. Krajobraz gminy Przygodzice urozmaicają liczne stawy hodowlane, rozciągające się na setkach hektarów tego wyjątkowego obszaru. Głównym celem tutejszego gospodarstwa rybackiego od samego początku jest hodowla ryb w sposób tradycyjny z nastawieniem na najwyższą jakość. Stawy przygodzickie to miejsce gniazdowania i migracji wielu gatunków ptaków wodno-błotnych. Wśród podmokłych terenów gniazdują między innymi łabędzie krzykliwe i żurawie. Rzadko występujące gatunki roślin i zwierząt w dużej mierze decydują o specyfice i wyjątkowości tego terenu, który jest perełką przyrodniczą całego regionu. Prawdziwą wizytówką gminy jest bocian biały, który nabrał popularności dzięki projektowi obserwacji kamerą internetową Gniazda Bocianów Białych blisko Bocianu. Malowniczość i różnorodność krajobrazu przyciąga do gminy Przygodzice turystów i osoby poszukujące wypoczynku na łonie natury. Liczne trasy rowerowe i piesze wśród rozległych polan, lasów i stawów stanowią dużą atrakcję dla wszystkich rowerzystów, jak i dla amatorów pieszych wycieczek. Większość szlaków pieszych i rowerowych biegnie do Antonina, gdzie w Pałacu Książąt Radziwiłłów czuć ducha naszego najwybitniejszego kompozytora, Fryderyka Chopina. Drewniany Pałac Myśliwski
powstały w pierwszej połowie XIX wieku, jest wyjątkowy o każdej porze roku. To prawdziwa ikona gminy Przygodzice. Malowniczo położony Antonin to idealne miejsce rekreacji i wypoczynku dla wielu turystów. Oprócz ośrodka wypoczynkowego, to także centrum kulturalne. Odbywają się tutaj różnego rodzaju wydarzenia i festiwale, które zawsze przyciągają wiele osób. Gmina Przygodzice posiada bogate dziedzictwo kultury ludowej. Prężnie działają tutaj zespoły ludowe, śpiewacze i kapele. Całość koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Na najcenniejszych dla przyrody terenach, w Nadleśnictwie Antonin, utworzono rezerwat przyrody Wydymacz. Cały region jest porośnięty lasami, a na ich terenach występują dziesiątki drzew, zwłaszcza dębów, zasługujących swoimi rozmiarami na uznanie przyrody. Wyjątkową grupę drzew o pomnikowych rozmiarach stanowią dęby antonińskie, znajdujące się w Antoninie i sąsiednich lasach. W pobliskim Centrum Kreatywności odpowiednie wyposażenie dwóch pracowni do nauk przyrodniczych umożliwiło eksplorację takich komponentów środowiska jak woda, powietrze i gleba. Projekt skupia swoją uwagę na ochronę bioróżnorodności i zwraca uwagę na problematykę zmian klimatu oraz wartości środowiskowe stosowania odnawialnych źródeł energii. Dlatego tak ważne wydaje się w tym kontekście ciągłe podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Przygodzice w aspekcie dbania o środowisko naturalne. To od nich bowiem zależy, w głównej mierze, stopień poszanowania tego niezwykłego środowiska przyrodniczego i całej Doliny Baryczy, jako regionu geograficznego z największym kompleksem stawów rybnych w Europie. Temu właśnie celowi służyć ma projekt Edukacja ekologiczna w Centrum Kreatywności w Ludwikowie, dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki niemu młodzież i dorośli mieszkańcy nauczą się odpowiedzialności i życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Czytała Kinga Szewczyk-Kiełtyka.